witam Was w Ketchup, programie, w którym będziemy wyłapywać najlepsze aplikacje na Wasze smartfony, po to, żebyście mogli wycisnąć wszystko co najlepsze, żeby służyły Wam jak najlepiej. Zapraszam Was do naszego odcinka. Smartfony powoli wypierają dedykowane nawigacje jako narzędzia do nawigowania, do poruszania się po drogach. W niektórych systemach operacyjnych programy do nawigacji GPS są nawet wbudowane już w urządzenie, ale jeżeli tamte z jakiegoś powodu się nie sprawdzają albo nie mają wymaganych przez Was funkcjonalności, polecam zainteresować się NaviExpertem. NaviExpert to polska aplikacja dostępna na wszystkie smartfony i zdecydowaną większość zwykłych telefonów, nawet takich, które nie mają systemu operacyjnego, a jej silną, dobrą, mocną cechą jest przede wszystkim celność i trafność komunikatów. Co umie NaviExpert? Niemal wszystko, czego można wymagać od takiej zwykłej, normalnej nawigacji, nawet zaawansowanej. W wersji na Androida potrafi rozpoznawać mowę, więc miejsce, do którego chcemy dojechać, możemy przedyktować i telefon sam je rozpozna i zapisze jako adres. Działa w wersji pieszej i samochodowej, działa również w dużych miastach jako środek do poruszania się komunikacją miejską, też potrafi wytyczać w komunikacji miejskiej trasy. Pozwala także zmieniać dowolnie parametry trasy, którą wytyczamy. Można zmienić na przykład również głos według własnego widzimisię, dograć sobie jakieś dodatkowe, nawet takie, które będą śmieszne i trochę mało standardowe. Jest także funkcja asystenta pasa ruchu na drogach wojewódzkich, krajowych i w większych miastach, więc telefon podpowiada, kiedy mamy NaviExperta, z którego pasa trzeba skręcić na skrzyżowaniach. W najnowszej wersji aplikacji pojawia się również opcja CB, dzięki której możemy informować innych użytkowników z okolicy, gdzie suszą misiaki albo gdzie jest korek, gdzie trzeba się będzie zatrzymać. I w związku z tym, że NaviExpert działa w trybie online, wyświetla informacje również o ruchu na bieżąco, w miarę celnie i w miarę dokładnie. NaviExpert to aplikacja płatna i trzeba za nią zapłacić mniej więcej 150 zł za 2-letnią licencję, pełną licencję, pełny dostęp. Natomiast ona często pojawia się w różnych promocjach cenowych, więc ja polecam Wam śledzić stronę NaviExperta, dzięki temu można ją czasami kupić taniej. Do korzystania potrzebny jest także pakiet na internet, choć aplikacja zużywa bardzo małej ilości danych i na pewno nigdy jakoś dużo do rachunku nam nie dobije, nawet jeżeli takie pakiety na internet nie macie. Można ją natomiast znaleźć w wersjach brandowanych przez operatorów i ja polecam zainteresować się właśnie nimi, dlatego że one są po prostu tańsze i testowana przez nas wersja dla sieci Play nie różni się funkcjonalnie od zwykłego NaviExperta niczym, natomiast jednorazowa opłata za licencję na program obejmuje także połączenia z internetem wymagane właśnie przez program, więc już nie trzeba za nie dopłacać. Zanim kupicie swój nowy smartfon, możecie także zapytać u swojego operatora, czy aplikacja nie jest dostępna bezpłatnie przez jakiś okres. Często producent i operatorzy w ramach promocji oferują jakiś okres testowy. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie funkcji NaviExperta albo chcielibyście napisać w komentarzach, co sądzicie o tej aplikacji, serdecznie Was zapraszamy. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!